Ty obiecałeś wieczną nagrodę wszystkim, którzy w Twoim imieniu będą odwiedzać i wspomagać chorych. Daj nam serce miłosierne, abyśmy chorych braciach zawsze dostrzegali i kochali Ciebie. Bardzo się cieszę z tego tomografu komputerowego, dlatego że poprzedni tomograf tak naprawdę kończył już swój bieg, dziesięcioletni, zużyty. Myślę, że zdjęć naprawdę zrobił wiele. Chociażby taka informacja była od serwisanta, który przyjeżdżał, to mówi, że jest to jeden z najbardziej obciążonych tomografów komputerowych. To też jest taka wskazówka, że praktycznie co drugi pacjent, albo nawet częściej, który trafia na SORMA, wykonywany tomografię komputerową w naszym szpitalu. Bardzo się cieszę, że udało się zakupić ten tomograf komputerowy. Słowa podziękowania już w tej chwili kieruję przez ręce pana wojewody do pana premiera, który przeznaczył te środki w wysokości 1 miliona złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa i brakującą kwotę 312 tysięcy dołożył nasz podmiot prowadzący, a więc państwo, radni powiatu limanowskiego. Bardzo dziękuję w tym miejscu panu staroście, pani wicestaroście za osobiste zaangażowanie. Czasu nie mieliśmy dużo od momentu podjęcia decyzji do zrealizowania, ale dzięki solidnej pracy, zdecydowaniu, szybkim decyzjom zarządu powiatu i rady powiatu o sfinansowaniu wkładu własnego, jak również sprawnym działaniom służb pana wojewody, udało się z sukcesem zakończyć postępowanie przetargowe i rozliczyć dotację na zakup tego sprzętu. Chciałbym również podziękować z tego miejsca osobiście panu wicewojewodzie obecnemu, panu Józefowi Leśniakowi, który bardzo przyczynił się do tego, że te środki, ta rezerwa z budżetu państwa trafiła właśnie do naszego szpitala. Bardzo dziękuję panie wojewodzie. Były tomograf, to był aparat 16-warstwowy, ten jest 64-warstwowy, czyli podczas jednego obrotu układu lampa detektor kroi 64 warstwy w pacjenta, które później pan doktor tutaj ogląda, wykrawa wirtualnie. Aparat zupełnie nowej koncepcji, z mobilnym podejściem, bazujący na tym, żeby technik był w stanie jak najwięcej czasu z pacjentem spędzić tutaj, żeby pacjent nie leżał, nie czekał na badanie, stąd właśnie mobilny tablet do zarządzania, gdzie można przy pacjencie być cały czas i praktycznie całe badanie zaprogramować. Oczywiście można też to zrobić aparat cechuje się dużo niższą dawką niż poprzedni i miałem nadzieję, że będzie jeszcze bardziej bezawaryjny przy tym obciążeniu dużą ilością badań. Myślę, że jeśli Państwo byście mieli jakieś pytania, to zapraszam.